Zło nie jest banalnością, jest w charakterze człowieka. To jest dno człowieka. Człowiek jest zły, bo gdyby nie był zły, to by w ogóle nie zaistniał. Był tak zły, że swoich wszystkich rówieśników 100 tysięcy, 10 tysięcy lat temu wyrżnął, zniszczył i sam został, bo jadł i mięso, i trawę, i wszystko. Się lepiej przystosował, a wszystkich innych zniszczył przecież, tak? Co to za Bóg? Nie był w ogóle, nie istniał, wiecie, bo gdzie on był? Jeżeli Bóg każe zabijać ludzi, to nie ma Boga. Kto to się oglądał na takie rzeczy? Patrzyli, że jak strzelają, żeby uciec do bramy, żeby ciebie nie trafił. To co to ma z Bogiem wspólnego? Z moich kolegów i z moich znajomych i z mojego otoczenia nie szukał Boga, tylko nienawidził Hitlera. Bez miłości by nikt nie przetrwał. Bez bliskości, bez uczucia bezpieczeństwa, bez oparcia o kogoś. To nie musi być chłopak, to może być matka, to może być siostra, ale bez samemu było bardzo trudno. Dobrze jest znać doświadczonego, mądrego człowieka, który wie jak żyć i o którym się wie, że zawsze pomoże słabszym, być może także pomoże tobie. Ale najpierw cię opieprzy. Powie, że jesteś idiotą, na niczym się nie znasz i niczego nie rozumiesz. A pan nic nie rozumie z tego wszystkiego. Znaczy się pan to naprawdę wierzy. Niech pan się postawi w... Niech pan poczuje się w roli głodnego człowieka. Jest pan gruby, ja rozumiem, że ma pan dosyć tego Salcesonu. Ale niech pan się poczuje, niech 3 dni nie będzie Salcesonu. Niech się... Dlaczego pan się mnie pyta o to? To jest na w ogóle, to jest niesłychana ta rozmowa. Dwa światy się spotyka. Człowiek, który jest dziennikarzem, który nie umie sam sformułować tego, tylko pyta się, a co tamten myślał? To sam wymyśl, co tamten myślał. Co on myślał, jak on dawał dupy? Co on myślał, jak był głodny? Co on myślał, że on przeżyje? Idioci, no jesteście i tyle. Wszystko, co jest słabsze, zabić. I na tym polega to nieszczęście. Na tym to polega to nieszczęście, że człowiek jest zły. Człowiek ma podły charakter. Jest niedobry.